No i siemadero, miałem gościa, pana Krzysztofa, z kanału Krzynol Garage. Przywiózł mi trochę elektroniki. Jak samo sobie mówi, jest elektronikiem, zajmuje się właśnie tego typu sprzętem. Hobbystycznie do tego naprawia Skody, na przykład Skodę Sub, albo Skody Octavia. Montuje jakieś tam ekstra gadżety. Jakieś tempomaty, jakieś czujniki. Także jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany albo potrzebował będzie pomocy intelektualnej w dziedzinie zainstalowania czegoś ekstra w swojej skodzinie, to polecam Krzynol Garage, kanał na YouTube. Pisać tam do niego, nie żałować piór. Na pewno odpiszę. Bardzo uprzejmy i pozytywnie nastawiony gostek. No i co on mi tutaj przysłał? Znaczy przysłał, przywiózł osobiście cały bagażnik, tak jak widać. Kolega mnie prezenty przywiózł. Cześć, ludziska. Proszę bardzo, cały samochód nawalony. Także będzie kula rozbierania, będzie klucze do separowania. No, no i w końcu może coś się uda z nałóżka odzyskać złota. Przeniesiemy na dół, to pokażemy może więcej, nie? Dokładnie. Ale będzie. To jest sama elektronika, to jest jakiś złom techniczny. Widzę właśnie techniczny złom. No, no, tak, to nie moje to tam. Ja wiem, nazbierane po drodze. Tak, w lesie byłem tutaj. A i tu jest to, ten komputer cały jest napchany puszek, dobra. I będzie mieć przeszkadza. Kartki, monitory, kupa zasilaczy, a zasilacze są fajne, nie? No, dużo jest miedziuchy w nim, aluminium jeszcze też. Kupę cewek, no. Kupę dławików, radiatorów. A takie kable odzyskasz? Ja wszystko odzyskuję. No widzicie, ja jakby to miało iść, tak jak ja w moim... Ja sobie wsiądę, kurczę, rozumiesz, wieczorkiem i sobie tam dłubię za 2-3 godziny, kurczę, jednego dnia, drugiego dnia, trzeciego i pomału, pomału, o, tak i to już tam bez żadnych problemów, kurczę, no, tak jest, miedziuch. Z mojego napisu na garażu, na Krzynol Garaż taki był, takimi kablami. A ty jaki jeszcze raz powtórz mi, kurczę, ten kanał masz? Krzynol Garaż. Krzynol Garaż. Garaż. Elektronika samochodowa WAG. No proszę. I mechanika, i tam i motocykl, i tam różne rzeczy. W brud. Także mam w tej chwili na warsztacie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu jest dziewiąty, bo z niego przed chwilą ściągnąłem blachę. Chciałem zobaczyć, jak to będzie schodziło. No i oczywiście tutaj jeszcze router, jak mnie mam, chociaż się nie znam na tym tak do końca, ale zapewne to jest router do internetu. Tutaj tak samo, zasilacze. Czyli tutaj będą miedziuszka w środku. Tak samo i tu. Tutaj w tych wejściach telefonicznych, jak podejrzewam, że to są wejścia telefoniczne, będzie złotko do odzyskania. Nie wiem, może się skuszę jeszcze. No i tutaj komputer. Windows 7. Także tutaj też jest, o proszę bardzo, zasilacz, będzie koła miedziuszka, będzie rozwalone wszystko. No i płyta główna. No jeszcze mało tego, że tych płyt głównych o wiele więcej mi nawiózł ten mój koleżka. Pamiętajcie, Krzynol Garaż. Zaraz wam pokażę całą resztę tych elektronicznych podzespołów płyt głównych, bo tu nie jest tylko to. To może by zajęło z 10% bagażnika od składy Superbee. Zaraz wam zademonstruję, co jeszcze. No i proszę, i cały kosz do tego jeszcze dostałem. Także tak, prawdopodobnie to jest nagrywarka. Nie jestem pewny, nie znam się. Następna nagrywarka. Dyski pamięci. Będziemy odzyskiwać z nich aluminium i stal. Jeden dysk. Dwa. Tu jest taki mniejszy chyba. 3, 4, 5. 5. Jest jeszcze coś. 6. 7. 8. Już policzył. Należy do nich jeszcze doliczyć te, które były w obudowach, bo te nie były w ogóle w obudowach, tylko były po prostu w tej skrzyneczce, którą wam pokazywałem, które zawierały również, ta skrzyneczka również zawierała płyty główne od komputerów, a te z obudów karty
znaczy nie karty, dyski pamięci, są niejako dodatkowymi. Także jeszcze jeden. Tu kolejny. Razem z całą elektroniką, do której można się podłączyć. I jeszcze jeden. Czyli już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tutaj elektronika tego typu. Też podejrzewam, że jest od tych właśnie tutaj dysków pamięci. No i tutaj taka jeszcze, też od komputera. Tutaj z tych, co prawda myślałem o tym, żeby zrobić jeszcze odzysk złota, ale myślę, że tego nie zrobię. Po prostu z kimś się wymienię. Jeżeli ktoś mi zaproponuje tutaj za te płyty główne od komputerów, oczywiście nie ma tutaj tych procesorów, ale tak wszystko jest w oryginale. Jeżeli ktoś mi tutaj za te płyty zaoferuje coś ciekawego na wymianę, takie coś, co będzie pasowało do mojego kanału, czyli jakieś metale, jakieś, no nie wiem, może jakąś skrzynię biegów, może jakiś silniczek elektryczny, to ja bardzo chętnie się wymienię, nie ma problemu, jest tego, także będzie mi bardzo miło z kimś zawrzeć znajomość na gruncie biznesowym, że tak się wyrażę. Tu jeszcze są rozebrane karty pamięci, z tego co widzę, o, proszę bardzo. No i jeszcze tu jedna. No i pusty koszyk. Oczywiście do tego dostałem jeszcze monitory. Nie pokazuję tu ich nawet. No i co tu jeszcze ciekawego? Pan Krzysztof mi zapodał. Zaraz pokażę, co już żem rozebrał z tego wszystkiego złomiczka. I już mam przygotowane do wysyłki do huty. Także tu już mam przygotowane do huty obudowy od komputera. No i też obudowy od dysków pamięci. No i pan Krzysztof przywiózł mi jeszcze od groma puszek. Mówi, że po drodze zbierał. Były upchane w komputerze. Tutaj w tym stacjonarnym. No i we wiaderku takim białym gdzieś ze 25 litrów. Także to wszystko dostałem od pana Krzysztofa. Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zabrać się do pracy i pomalutku to wszystko separować. Najpierw z tego wszystkiego wyseparuję oczywiście stal, bo najwięcej miejsca ona zajmuje. Czyli na przykład tutaj z tych wszystkich, te wszystkie obudowy od zasilaczy. Ten komputer tak samo rozbiorę. Wezmę, powyciągam z niego te płyty główne. Wyciągnę zasilacz, wyciągnę stację dysków, a tą całą metalową obudowę jak najszybciej się jej pozbędę do huty. No a później wiadomo, po kolei kabelki, miedź, mosiądz, aluminium, wszystko to co będzie tutaj do pozyskania, wszystko w 100% odzyskam. A no i oczywiście tutaj z tych dysków twardych wyizoluję na przykład z pięciu całe aluminium, zważę je, no bo pan sobie Krzysztof zażyczył, ażeby powiedzieć mu wagę, bo mówi, że ma bardzo dużo takiego typu urządzeń i czy to się by opłacało odzyskiwać. No ja mogę od razu teraz w tej chwili powiedzieć, że na pewno odzysk aluminium się będzie opłacał, bo jeżeli mielibyśmy to sprzedać, tak jak Krzysztof mówił mi, po 50 groszy za kilogram, no to się nie opłaca. No to wtedy wiadomo, że lepiej odzyskać, niech to będzie nawet ze 30 deko, czy tam 300 gram tego aluminium. No i podejrzewam, że z 10 sztuk to będzie kurczę około kilograma, może nawet i lepiej. Nie chcę gdybać, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. No a tutaj najprawdopodobniej z tymi płytami zrobię w ten sposób, że się wymienię. Znajdę na YouTube jakiegoś pasjonata elektroniki, który na przykład odzyskuje złoto. Może to będzie złota rybka, nie wiem, być może. Wezmę do niego, napiszę, albo do kogoś jakiegoś innego pasjonata i może będzie zainteresowany wymianą. Na przykład ja mu wyślę te płyty, a on mi przyśle jakiś silnik elektryczny. Także wszystko jest możliwe.
Tak zwany deal, pędzi deal. Każdy musi zarobić. Także cóż. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować jeszcze raz Krzysztofowi. Skrzynol Garage. Zapraszam na jego kanał na YouTube. Na pewno ci, którzy są pasjonatami skud, pozyskają od niego odpowiednią wiedzę i dużo tej wiedzy w ciekawych rozwiązaniach technicznych, które można dodatkowo zamontować niedużym nakładem pracy, niedużym nakładem pieniężnym. Także myślę, że nasza współpraca i wasza współpraca z Krzynol Garage będzie owocna, będzie się rozwijała bardzo szybko i dynamicznie. Ci, którzy będą potrzebowali pomocy, na pewno Krzysiek im pomoże. W rozwiązaniach nawet i elektronicznych, jak podejrzewam. Nie tylko w samochodach, ale i tutaj takich. Podpowie coś ciekawego. Także cóż, jeżeli filmik się podobał, z prezentów, które otrzymałem od Krzysztofa, dajcie suba, palucha w górę. No i co? No i siemandero, do następnej rozwałki. Na razicho.